Tu widzimy, tu wracamy. Przechodzimy do naszych końcówek. Gdzie ja mam te końcówki? A tu je mam. Tu je mam. No dobrze, ustawmy taką pozycję i spróbujmy ją ocenić sami. Ruch mają białe. Ruch mają białe i spróbujmy ją ocenić. O, pozdrawiam pana Donmata. Wreszcie pan się pokazał, pani Donmat. Do turnieju pan się zapisze. Tu mamy wolne miejsce. Proszę się dopisać. I próbujemy białymi wygrać. Pan kapitan w końcu turnieju się dopisał, czy nie? No nie. Panie kapitanie. Jak pan mógł? No najechać, panie Don, na tego. O. Najechać na tego. Najlepiej. Turniej jest o 19:30 i będzie trwał godzinę 10 minut. 71 minut się skończy. Panie Piotr, panie Bartoszu, zaraz panu odpowiem. No, pan się zapisze do turnieju, zaraz panu odpowiem. Tylko chcę te końcówki ruszyć. Panie Bartoszu, nie ucieknę. Pan kapitan, obejrzałem dziś pana film, jak jakiś szachista nie chciał podać ręki Kasparowowi. No to właśnie Gata Kamski nie chciał. Gata Kamski nie chciał. Ten Gata Kamski, o którego pan Bartosz pyta. Ale ruszmy tę końcówkę. Proszę. Gramy, podciągamy króla do piona. I robimy kluczowy ruch. Ponieważ będziemy mieli pole kluczowe piona za chwilę. Czarny nie może bić. Czarny nie może bić naszego konisia. Dał szachin szacha. Ktoś widział odcinek o polach kluczowych, to wie, że jeszcze raz cofnę, że los piona C4 jest przesądzony, jeżeli zbije na C3. Dał szachin szacha. Poszedł na B3. My chytrze. On chytrze. I my H3. I skoczek D1, żeby tu podejść. O, skoczek obronił. A król przyjdzie na C3 i zabierze piona. Król F6. No, w drugi sposób zaatakował skoczkiem. I co zrobił? I co on zrobił? Zamienił na oddalonego, wolnego piona.
Pion B jest cenniejszy od piona F. Pion B jest cenniejszy od piona F. Forwards, jak mówią Francuzi. Forwards i jeżeli zdejmiemy koniki, to mamy oddalonego wolnego piona, jak w końcówkach pionkowych. Forwards. Pan Szachuś, centralizujemy konika. I tu chcemy bezczelnie dać mata, tu i tu. Król stoi technicznie względem konika. Czarny ma problemy, proszę zapamiętać to. Tu grozi mat, a skoczek musi zrobić 4 ruchy, żeby zaatakować króla. No, obronił szczęśliwie punkt D7. Nie zdążymy dać mata, ale koń idzie na D3. Wtrącony pan Szachuś. I skoczek jest uwiązany do pola B8. No chcemy tu przyjść. Przychodzimy. I wygrywamy konika. Bo zagramy skoczek E5 i go odciągniemy. Nie będziemy pozwalać na zbić za ofiarę skoczką. Stawiam na następną pozycję i odpowiadam na pytania. Obracamy, czarne zaczynają i wygrywają, a ja odpowiadam. Pan Bartosz, dzień dobry. Dobry, czy słyszał pan o aferze Pakleza? Kamski, też, że Kamski miał zastrzeżenie do innych polskich szachistów. No podobno miał. Natomiast w tej partii, którą oglądałem, ja już na ten temat mówiłem, panie Bartoszu, tam nic specjalnego nie było. Kamski miał z Paklezą gorszego gońca, lepszą wieżę i podstawił pionka na linii G, po czym powiedział, że pchnął pionka niepotrzebnie, po czym skomentował, że Pakleza miał szczęście, a potem bardzo słabo bronił się w końcówce wieżowej. Tam stał w parterze Pakleza, stał trochę gorzej, ale miał lepszego gońca przy strukturze pionów i tam nic specjalnego nie było. Ta jedna partia nie może dawać najmniejszych przesłanek do jakichkolwiek zarzutów. Także tutaj szukamy wygranej czarnych w międzyczasie. Szukamy wygranej czarnych. Widzimy, że czarny król jest aktywniejszy. Jak czarne wygrają pionka D, powstanie końcówka 4 przeciwko 3, która powinna być wygrana. Ruch czarnych, a ja odpowiadam dalej na pytanie. I temperamentny Kamski już kiedyś właśnie takie rzeczy pisał. Pytanie, czy to prawda, że Kasparow miał na turniejach? Na turniejach może nie, ale w turniejach sekundantów, którzy dawali mu punkty. Panie kapitanie, na to pytanie nie można odpowiedzieć jednoznacznie. Natomiast prawda jest, że nie tylko Kasparow, ale i Karpow. Karpow na przykład z Bałaszowem wygrywał, który był jego głównym kierownikiem ekipy w Baguio w 1978 roku ze słynnym meczem z Korcznojem, co przy 5-5 wygrał. To raz. Ze swoim trenerem wygrywał oni. No na przykład słynny francuski, już teraz nie, Bacro,
Etienne Antoni Bacro, jak robił normę arcymistrza, drugą normę, żeby zostać najmłodszym arcymistrzem na świecie, to wygrał ze swoim trenerem Józefem Dorfmanem z kraju Rad. I tak, no wygrał. No i co ja mam powiedzieć? Panie kapitanie, no takich przypadków było więcej. A w meczu o Mistrzostwo Świata w 1948 roku w pięciorundowym, w pierwszych czterech rundach Botwinnik wygrał z Keresem. Cztery partie i Rzeszewski z tym Keresem nie wygrywał. Tam jeszcze Smysłow grał, bo Fajna wyeliminowali, zmieniając terminy. Jeden Rzeszewski walczył przeciwko czterem, bo Ewę w mniejszym stopniu, Keres w większym stopniu, grywali w tych samych turniejach co Bogolubow, Alochin i Hajne. W Krakowie, u gubernatora Jana Franka, w Pradze, w Mistrzostwach Europy. Więc to tak trudno mówić, no. W ping-pongu, kiedyś były Mistrzostwa Świata w ping-pongu, to na finały, kiedy walczyli sami Chińczycy, nikt nie chodził. Panie kapitanie, nie odpowiem panu więcej na żadne pytanie, dopóki pan się nie zapisze do turnieju, bo jak mówię, pan sobie robi ze mnie klasyczne jaja. Czy pan Bartosz ma jakieś pytanie? Pan Don zapisał się do turnieju, czy nie? Gramy dalej. Skoczek C3 rzeczywiście, trzeba tego pionka pogonić. I jeszcze raz go trzeba pogonić. A teraz, jak to mówił Jacek Bogusław Bednarski, słabości pionkowe jak magnes ciągną pionki do przodu. F3. Skoczek G5. Król F2. Król E6. Jak skoczek przyjdzie na F7, to będzie po wszystkim. Jak mówiła młoda lekarka. A jest pan w klubie, panie Donmat? Trzeba się zapisać, tutaj najechać na to, a przedtem trzeba być zaraz na liczesie. Na liczesie trzeba być. Zaraz, panie Bartosz, odpowiem. Napiszcie panu Matowi, jak to... A, no to do klubu pan się dopisze, panie Mat. Założy pan konto na liczesie i dopisze się do klubu. Liczes bezpłatny serwer. Nie wiem, co znaczy nie. Jedziemy dalej. Król F2. Król E3. Koni się w 7. I uwaga. Powstała w miarę normalna taka, że nic forsownego się nie dzieje. Końcówki 4 pionki przeciwko 3, co powinno wystarczyć do wygranej. Końcówki 4 przeciwko 3 powinny wystarczyć do wygranej. Panu Bartoszowi zaraz odpowiem. Skoczek D2 i po skoczek D2 idziemy do przodu. Skoczek D6, skoczek B3, król C6, idziemy królem do centrum wydarzeń, ale tamtędy idziemy. Skoczek D2, król D5, teraz nie może dać szacha, bo król pójdzie na C3, blokuje go. F5. Biały się skraca
i bez pionków H byłaby wygrana, a z pionkami H białe wezmą, czarne wezmą za pionka E skoczka i wygrają. Trzeba grać subtelnie i dokładnie. Proszę, hop, hop, hop. I teraz będą zganiać. No to panie kapitanie, ja ledwo mówię, a mogę. Pan sobie, panie kapitanie, za 2-3 lata już będzie pan mógł sobie zapisać Viagrę i pan będzie pan znowu mógł, panie kapitanie, jak pan będzie młodym lekarzem. No dobra. Skoczek D2. Proszę bardzo, pan Szachuś, nie można iść na F2, bo weźmiemy figur poprzez tak zwane gabelki. Gonimy kunisia. Bronimy piona i znowu grozi skoczek D4. Biały nie może się ruszyć królem, nie może się ruszyć skoczkiem. Ale coś musi zrobić. Po skoczek E1. O. I powtarzamy operację. I koniś D4. Koniś E2, nigdzie nam się nie spieszy. Król D3. Nie no, lepiej król C3. Technicznie teraz konik musi zrobić 4 ruchy. Gdzie to jest? Szach. Forwards, jak mówią Francuzi. Widzicie, nauczyłem się nowego słówka. Podwójne uderzenie, typowe. Musi bić. My bijemy. I kto widzi najprostszą wygraną? Proszę bardzo. I kto widzi najprostszą wygraną? Włączę zegar po staropolsku. Królem po pionka H. Oj, 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 oj. Król E3. Jak pion tu, to tu, tu i tu. Jak pion tu, to tu, tu i tu. I król musi wyjść. No dobra, nauczyliśmy się nowej sztuczki. Idziemy dalej. Idziemy dalej. Pan Don zakłada konto. Nalicze się dołącza do klubu.
I proszę. Który Kamski, panie Bartoszu? Który Kamski? Rustam? Rustam? Kamski argumentował, że... ruch białych. Białe zaczynają i wygrywają. Karski argumentował, że przez całe życie był w światowej czołówce. Pakleza gra zbyt silnie, a nie było go w czołówce. No był w czołówce, nie przez całe życie, bo jak wyjechał do USA, czyli SHAP, to w tym SHAP na 10 lat przerwał karierę, bo studiował, miał studiować medycynę, został prawnikiem, czy miał studiować prawo, został lekarzem, nie pamiętam jak to tam było. Nie grał, po czym wrócił do szachów, grywał w turniejach, bardzo go lubili, bo na przykład w jednym turnieju mógł 3 partie wygrać, 8 przegrać, w następnym odwrotnie. Nie przejmował się rankingiem. Sprawa została niepotrzebnie wywołana przy wszelkiego tego typu oskarżeniach. Trzeba być ostrożnym. Natomiast jak widzimy, jeżeli ktoś chce zobaczyć, że szachy są nerwową grą, polecam mu w brydżu. Tam żona zastrzeliła męża, bo nie umiał wygrać 4 kierów czy 4 pików, nie pamiętam. Może okulary założy, o. W okularach podobno lepiej wygląda. U fryzjera byłem. No dobra. Idziemy dalej. Ruch białych. Jak to wygrać? Czas start. Panie Piotrze, a pan gra w brydża z dyrektorem technicznym. Oczywiście dyrektor techniczny jest mistrzem brydżowym. Ostatnio też grywam od jakiegoś czasu. 3 turnieje wygraliśmy. I raz byliśmy na drugim miejscu z byłym prezesem Polskiego Związku Brydża Sportowego. E4. Oczywiście, że nie E4, tylko centralizacja króla. Centralizacja króla. Z kolegą Jędrkiem gramy standardem amerykańskim żółta karta. Taki system w Polsce się nazywa NAS system. Prawie podobnie się gra. No, we Francji naturalny francuski, Niemcy nie mają, Rosjanie mają coś podobnego.
systemem, który cały świat musi grać, gramy. Osobiście angielski Akol moim zdaniem jest lepszy. Nie pomijając to, że z kolegą Jędrkiem mamy parę systemów, któryśmy grali i parę kaczorków, któryśmy grali, a które doprowadzały do szału przeciwników. Z dyrektorem technicznym grywałem wyłącznie systemami licytacyjnymi zwanymi kaczorkami. Cokolwiek to trudne słowo znaczy. No dobra. Król F3. Zdejmę te okulary, bo coś... Jestem umówiony z optykiem, że go odwiedzę. Skoczek E7. Król E4. To taką partię grali. Białymi grał Ragozin, czarnymi Pinkus. Ragozin był bardzo silnym szachistą, mistrzem świata w grze korespondencyjnej i sekundantem, trenerem, sparring partnerem Michała, syna Mojżesza Botwinnika, który był profesorem cybernetyki. Między innymi to trzeba powiedzieć, że Botwinnik prosił, żeby Ragozin palił papierosy w czasie partii treningowych, żeby się przyzwyczajał do gry z Miszką, synem Nechemiasza Talem. Król C5. Nie puszcza go. I H5. H5 fiksujemy piony. Tak jak w końcówce pionkowej, tak i w skoczkowej fiksujemy piony, żeby nie uciekały. Fiksujemy piony, żeby nie uciekały. C6. A4. Oddalony wolny pion. F3. Król B3 niedobre, bo będzie problem z pionkiem A, więc król A5, czarne wyczekują. Białe czyszczą drogę królowi do czarnych pionów. I czarne wyczekują. I białe czyszczą. Tu czarne myślały, że białe nie grają bicie w przelocie. I miały rację. Nie ma sensu bić w przelocie, bo się wymieni za dużo pionów. Król E4. Król D4. Powstał drugi wolny pion, który zrobi fru. Czarny szuka szansy na swojego, ale to wszystko to już jest rozpacz. Bicie, bicie. Król z powrotem. I w zasadzie czarny mógłby się poddać. Z dwoma pionami nie ma szans. Król G4. B3. Teraz pionek B3 broni pionka A4. Pionek A4 broni piona B3, bo zrobi fru. C5, skoczek na D6, kontroluje pole C4. Hop. 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 I tu taka sztuka, pion dochodzi, a skoczek napad, żeby zbić, a jak pójdzie, to da gabelki i zbije. Ot taka sztuczka techniczna. Zobaczmy jeszcze partię Keres. Rabinowicz. Pozycja jest następująca. Końcówki skoczkowe są kopalnią punkcików. Warto ich się uczyć.
ale przedtem warto opanować końcówki piątkowe. Ta końcówka jest ciekawa. Białe zaczynają, wygrywają. Każda ze stron ma na swoim szydle więcej pionów. Wielkie pretensje zawsze miał ojciec Gaty Kamskiego, Rustam Kamski, który przez wiele lat małego Gatę prowadził. No proszę, czekam na pomysły, co tu zrobić. Dobra. Ojej, same nieszczęścia spotykają człowieka. Musi wejść pod stół. Była taka szachistka kiedyś, nosiła piękne nazwisko panieńskie. Była żoną łódzkiego mistrza, która właśnie kiedyś w czasie turnieju szachowego weszła pod stół i tam na stole miała szklankę z grzałką, gotowała wodę i wrzątek wylał się jej na głowę. Dzielna kobieta. Rozegrała partię, nie wiem, czy nawet nie chcieli, żeby grała w pokoju. Ona poszła na salę turniejową i grała. Dawno piękne nazwisko miała pani. No dobra. Więc proszę bardzo, konsolidujemy pozycję. Konsolidujemy pozycję, bo od tego trzeba zacząć. B3. Skoczek C5. Mamy wyższego króla. Skoczek D5. Grozimy, jak czarny ma obronić te piony 2? Jak czarny ma obronić te piony 2? A teraz to po prostu mamy dwa pionki wolne będą. Tu pan szachuś na tego. Odchodzimy technicznie. Jak król tak stoi względem skoczka, skoczek musi zrobić 4 ruchy.
cztery ruchy musi zrobić. No tu trzeba było zagrać A3, niepotrzebnie dał szacha. Ale czasem zawodnicy robią słabsze ruchy. F6. Ruch białych, czas start. Spróbujemy się wstrzelić w ruch białych. No dokładam jeszcze 10 sekund przy okazji, sprawdzę opóźnienie. No 20 sekund opóźnienia to dużo. Dużo. Daję ostatnie 10 sekund. No trzeba zbić. Z bólem serca musimy wymienić piony. I wracamy konisiem. Tu nie może czarny bić, bo białe będą miały podpartego wolnego piona. No i spokojnie. Skoczek C5. Koniś D4, piony się bronią. No trzeba znowu niestety zbić. Ale po B4 czarny musi bić. Te dwa piony wygrywają. Trzeba tylko grać dokładnie. Skoczek C2, piony najlepiej stoją jak są złączone. Król E4 ma blisko tu i tu. A tu skoczek zdąży dogonić. A tu król zabierze za jednego piona. B5 musi iść się cofnąć. I po tym ruchu no poddaje się no. Grozi B6, piony nie mogą iść. Kontgra została zlikwidowana. Ile mamy czasu, bo tu w zasadzie kończymy. Mamy jeszcze jedną pozycję, ustawimy. O, bardzo ciekawa pozycja. Kasparian, Suetin, Erywań,
nie Erewań, tylko Erywań, 1954. 1954. Ról białych, białe zaczynają, czas start. Ja się pozbędę jednego kubka. No. No każdy widzi, że trzeba dać szacha. Teraz król nie może bić. Co teraz? Ruch białych. Dokładam jeszcze 10 sekund. Skoczek D6. Panie Mateuszu, do turnieju zapraszam. Bardzo dobry ruch. Król A7. Gramy dalej. Gramy dalej.
opóźnienie jest, dokładam jeszcze 10 sekund. No bardzo dobrze, nie można iść pod szacha. Król H4. Skoczek nie puszczamy. Króla. A on się pcha. Król G5. I nie bijemy pionowego króla F6 technicznie względem konia. I co teraz? Ruch białych, kombinujemy. Dzień dobry panie Piotrze, do turnieju zapraszam. Brakuje nam pana. Daję ostatnie 10 sekund. Daję naprawdę ostatnie 10 sekund. Koniec żartów. No, nawet może być curyski, tylko... O, dobry wieczór, panie Piotrze. Też zapraszam do turnieju. Który z panów Piotrów się zapisał? Żaden. Nie no, pan Piotr jest. O, obaj są. No, no to nie to, co pan kapitan, który się zbiesił dzisiaj. No dobra. Ponownie skoczek D6. A pan Mariusz się dopisał do turnieju, czy nie? Nie widzę pana Mariusza w turnieju, zaraz zobaczymy. Ponownie skoczek D6 i rzeczywiście skoczek D6 kończy. Ponownie skoczek D6. Na tym skończymy. Za tydzień, jak dożyję, przejdziemy do końcówek hetmańskich. Niezwykle ciekawe końcówki hetmańskie. I mam dobrą wiadomość, minęliśmy półmetę książki Levenfisha. No.